Konferencja inwestorów Wall Street, Karpacz 2023. W naszym studiu gość, prezes banku PKO S.A. Jarosław Fuchs. Witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie, panie dyrektorze. Panie prezesie, jaką rolę bank pełni, jeśli chodzi o inwestorów? Kluczową, dlatego że w banku jest biuro maklerskie, które jest na co dzień z naszymi inwestorami, na co dzień z osobami, które są aktywne na rynku kapitałowym, na giełdzie polskiej i nie tylko na polskiej giełdzie. Także nasza rola jest... bez nas bardzo trudno byłoby sobie na tej giełdzie poradzić. Ja nie wierzę akurat z bankiem PKO S.A., ale generalnie z rynkiem, z usługami, znaczy z segmentem bankowym, prawda? Dlatego, że teraz jest tak, że większość biur maklerskich poza dwoma wyjątkami są własnością banków. Daje to pewien komfort pracy, dlatego że to zaplecze kapitałowe jest znacznie większe niż w wypadku samych biur, tak jak to kiedyś funkcjonowało. Mają możliwość klienci, będąc klientami biur maklerskich, równocześnie korzystać z usług bankowych. No, w wypadku naszym to jest jedna aplikacja POP, gdzie jest poprzez logowanie dostęp zarówno do usług bankowych, jak i do rynku kapitałowego, więc to jest na pewno wygodne dla klienta, szczególnie dla młodego klienta, który oczekuje, że w jednym miejscu będzie miał wszystko. No tutaj też patrząc na tę konferencję, widzę trochę zmianę pokoleniową, bo jest to moja, nie ukrywam, która jest z kolei konferencja. I widzę bardzo dużo młodych twarzy, bardzo dużo młodych ludzi, co mnie niezmiernie cieszy, bo jednak dopływ świeżej krwi do rynku jest bardzo ważny. Mamy inwestorów, którzy kiedyś byli na rynku, sparzyli się i nigdy nie wrócą. Mamy inwestorów, którzy kiedyś byli na rynku, ale uważają, że dzisiaj ten rynek jest mało atrakcyjny, no bo jak nie ma zmienności, no to troszeczkę to jest takie stabilne wszystko i nie do końca wszyscy sobie na tym rynku radzą. Oczywiście mamy inwestorów, którzy czy na dobre, czy na złe zawsze są na tym rynku. Ale mamy inwestorów nowych i to mnie niezmiernie cieszy. Być może chciałbym, żeby było ich więcej, dlatego że to jest ta świeża krew. Po pierwsze daje świeży dopływ kapitału, natomiast też daje takie świeże spojrzenie. My się musimy zmieniać tak samo, jak się zmienia świat dookoła, jak się zmienia rynek. Musimy wychodzić naprzeciw potrzeb tych młodych klientów, ponieważ ich oczekiwania są zupełnie inne. Oni troszeczkę inaczej podchodzą do życia. Tak jak powiedziałem, chcą mieć wszystko w jednym miejscu, chcą mieć online, chcą mieć możliwość handlowania 24 godziny na dobę. Nie rozumieją ograniczeń, które gdzieś systemowo funkcjonują, dlatego że jeżeli my im tego nie damy jako rynek kapitałowy, jako biura maklerskie, jako banki, to pójdą w świat. Są platformy, które funkcjonują 24/7, tak jak powiedziałem, które dają dostęp do szeroko rozumianych rynków i mnie bardzo zależy na tym, żeby oni, ci młodzi ludzie, tak każdy inny też inwestorzy, nie korzystali z platform internetowych, żeby skorzystali z oferty, które mają na rynku nasze instytucje finansowe, banki, biura maklerskie, bo dzięki temu my mamy możliwość troszeczkę ich wesprzeć pod kątem też wiedzy, pod kątem różnego rodzaju rozwiązań, a tam po prostu wchodzą, logują się, robią, nie widzą tej drugiej strony. Rozumiem, że bank czy dom maklerski banku PKO daje takie możliwości młodym inwestorom. Tak, tak. No my od jakiegoś czasu mamy na półce ofertę dla inwestorów do 26 roku życia ze specjalną stawką za prowizjami giełdowymi, ze specjalnymi opłatami tak naprawdę zminimalizowanymi, jeżeli chodzi o tą bieżącą aktywność. Także jest oferta, która jest użyta na miarę potrzeb tego młodego klienta. Być może ona nie jest taka szeroka, jak, znaczy tak naprawdę on, inaczej, ta oferta ma w sobie wszystko to, co według nas młody klient potrzebuje. Jeżeli będzie potrzebował jakiejś większej ilości rozwiązań, to oczywiście my mu to dołożymy albo mu uszyjemy po prostu na miarę coś, co będzie wychodziło na przeciw jego oczekiwań. Natomiast patrzymy na tego młodego klienta, stąd ta specjalna oferta dla młodych ludzi. Staramy się ich edukować, tych naszych inwestorów, staramy się ich uczyć, staramy się spotykać z nimi. I to tak naprawdę od najmłodszych pokoleń, bo pracujemy już naprawdę z dziećmi też, które są w podstawówce czy w liceach. Mamy takie programy, które pozwalają nam do nich dotrzeć, żeby im o tym rynku kapitałowym coś powiedzieć takiego ich słowami dla nich zrozumiałe. Czy dzisiaj rynek inwestorski, inwestowanie to trudny czas, trudny moment? Zawsze jest trudny. Oczywiście to jest tak, że jeżeli mamy, dużo się dzieje na rynku, to jest na pewno łatwiej. Pytanie w którym kierunku, prawda? Jeżeli rynek rośnie, no to tych inwestorów przybywa, prawda? Jeżeli oni w odpowiednim momencie zrealizują swoje inwestycje i na przykład poszukają jakichś innych alternatyw,
no to wtedy jest wszystko dobrze. Jeżeli rynek tonie, a niestety mieliśmy do czynienia historycznie z takimi przypadkami wielokrotnie, część inwestorów się zraża. Także ważne jest to, żeby mieć trochę wyważone podejście, żeby mieć wiedzę, że nie tylko zawsze jest do góry, ale czasami też jest w dół, że sobie w tych momentach trzeba radzić, że trzeba się zabezpieczać pod tym kątem. I moim zdaniem kluczowa jest dywersyfikacja. Jeżeli jest dywersyfikacja, nawet w tych złych czasach można się obronić. Można jakby zminimalizować straty. Dywersyfikacja też daje dużo więcej możliwości, jeżeli rynek rośnie. Prawda? Bo nie zawsze jest tak, że wszystkie walory rosną. Część rośnie, część jest stabilna. Także to wszystko zależy od tego, jak się ma zbudowany portfel, ale na pewno chcemy wspierać inwestorów na tym rynku. W takich trudnych czasach zawsze się zastanawiam nad tym, czy Polacy mają pieniądze, czy ich stać na to, żeby inwestować. Tak, tylko że w Polsce jest tak, że 90% oszczędności jest na rachunkach bieżących albo w lokatach krótkoterminowych. Wielokrotnie to powtarzałem, że nie ma tej skłonności do oszczędzania długoterminowego. To jest kwestia tego, że nie do końca nasi rodacy sobie zdają sprawę z tego, że to nie jest tak, że ten pieniądz potrzebny tylko i wyłącznie tu i teraz, ale być może za 5-10 lat też będzie potrzebny. Tu oczywiście też chodzi o zachęty. Ja jestem gorącym zwolennikiem tego, żeby jednak troszeczkę zmieniono otoczenie legislacyjne i żeby inwestycje długoterminowe były zwolnione na przykład z podatku Belki. Czyli jeżeli inwestujesz powyżej powiedzmy 10 lat, czy 5, to jest kwestia do dyskusji, to do tego podatku nie płacisz. Więc automatycznie skłonność ludzi do tego, żeby popatrzeć na inwestycje horyzontu długoterminowego, by się zmieniła. Nie byłoby tak, że, no bo dzisiaj jest tak, robię lokatę na rok, za rok zobaczymy, co będzie, odnawiam. Albo robię, mam rachunek oszczędnościowy i na bieżąco mam dostęp do tych środków. Nie ma tych zachęt takich, które byłyby z zewnątrz. Jeśli te zachęty się pojawią, to niewątpliwie to się zmieni, ale też oczywiście tu jest kluczowa edukacja, żeby pokazać, że nie do końca jest ważne tylko, co to jest dzisiaj, a trzeba myśleć o tym, co będzie za 5-10 lat. A jakie zachęty generuje Bank Pekao S.A.? Ale mówimy o... Znaczy, o inwestowaniu. Znaczy, to jest tak, że mamy produkty na różnego rodzaju czas, na różnego rodzaju też długość, prawda? Mamy te instrumenty krótkoterminowe, są też instrumenty długoterminowe, nie bez przypadku. Przypadkiem wprowadziliśmy obligacje Skarbu Państwa na półkę, po to, żeby klient na przykład mógł kupić 10-latki. Dzisiaj oczywiście z przyczyn inflacyjnych najbardziej popularne są 4-letnie obligacje, no, ale to też pokazuje to, że inwestor jest w stanie zamrozić swoje środki na 4 lata. Więc być może, gdyby była obligacja, która ma 10 lat i byłaby równie atrakcyjna, jeżeli chodzi o jej oprocentowanie, to być może ta skłonność byłaby dużo większa. No i oczywiście zachęty podatkowe. Także to jest miks wielu czynników. My możemy uszyć, jeżeli chodzi o klientów na przykład bankowości prywatnej. Mamy takie sytuacje, że klient przychodzi i mówi, mam określoną ilość środków, interesuje mnie inwestycja 10-letnia, interesuje mnie inwestycja, która będzie zdywersyfikowana na różne segmenty, na różne rodzaje aktywów, czy też klasy aktywów. No i my po to szyjemy specjalnie jakby rozwiązanie, które zaspokoi te potrzeby. Oczywiście na bieżąco monitorujemy, sprawdzamy to, czy nie ma jakichś niepotrzebnych zmian przy poszczególnych instrumentach, ale takie przypadki się również zdarzają. Więc bardzo indywidualne podejście do klienta. No i niedługo pewnie pojawi asset management, który będziemy stawiać na półce, który będzie dostosowany do klientów, którzy może nie mają takich potrzeb, żeby bardzo indywidualnie do nich podejść, ale przedstawić im na przykład trzy rodzaje koszyków aktywów, bardziej konserwatywny, mieszany i bardziej agresywny. I pod tym kątem, i to są raczej rozwiązania długoterminowe. Jarosław Fuchs, prezes Banku Pekao S.A. w Karpaczu, w naszym studiu kongresowym, był Państwa i moim gościem. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję serdecznie.